Choćby twój grzech był czerwony jak szkarłat, jak śnieg wybieleje. Aleluja. Choćby twoja szmata była plugawa i zden, to ona zostanie wybielona przez krew Jezusa. Aleluja. Krew, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie po to sam Bóg zszedł na krzyż w postaci człowieka, żeby twój grzech był większy niż jego przebaczenie. Kurde. Ludzie, zrozumcie to. Ci, którzy się potępiają. Ja czytałem o miłości Bożej, ale nie aktywowałem ją przez wiarę. Cały czas w głowie jestem gorszy. Nie nadaje się. Nie to. Dlaczego? Bo nie żyłem przebaczeniem z krzyża. Za co? Za darmo. Właśnie wtedy, kiedy błądzisz. Właśnie wtedy, kiedy nie ogarniasz. Właśnie wtedy. Wtedy mów, mam przebaczone wszystko. Wiecie, że do mnie to dotarło po 4 latach. Po przeczytaniu 50 książek. Już uzdrawiałem chorych, wypędzałem demony, a później przestałem uzdrawiać chorych, znudziło mi się to. Byłem taki ciężki, obolały, wypalony i mówię, co ja robię źle, a co ja nie robię źle, a może mam grzech, a dlaczego jakiś demon, a dlaczego to... Nie żyłem w przebaczeniu. Zmieniłem na siebie spojrzałem, a nie na Chrystusa we mnie. A przecież nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Na kogo ty tam patrzysz? Jak zawinisz? Na siebie? Trup nie ma. Dlatego musisz nauczyć się aktywować przebaczenie.